Witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach z roku 1988, które miały miejsce w angielskiej miejscowości Billinge. Zapraszam do wysłuchania historii Helen McCourt. W trakcie dzisiejszej opowieści przeniesiemy się do roku 1988, do niewielkiego miasta Billinge, leżącego około 20 km od Liverpoolu. To właśnie do tej miejscowości kilka lat wcześniej przeprowadziła się Marie McCourt wraz z dwójką swoich dzieci, córką Helen i synem Michaelem. W roku 1988 Helen miała 22 lata i pracowała jako agentka ubezpieczeniowa. Dojeżdżała codziennie do pracy do Liverpoolu. Z Billinge jechała autobusem do St. Helens, a tam wsiadała już w pociąg, który zawoził ją do miasta. 9 lutego Helen była umówiona ze swoją mamą. Miały się spotkać w czasie, kiedy dziewczyna miała przerwę na lunch i wybrać się do jakiejś restauracji, aby coś zjeść. Jednak tego dnia pogoda była paskudna, wiał dość mocny wiatr, dlatego też Marie zdecydowała, że przełożą to na inny termin. Tamtego dnia jej córka dzwoniła do niej z pracy kilkakrotnie. Ostatni raz krótko przed godziną 16, kiedy kończyła pracę. Zazwyczaj pracowała trochę dłużej, ale tamtego dnia wcześniej się zwolniła. Była umówiona na randkę ze swoim chłopakiem i chciała mieć wystarczająco dużo czasu, aby się na nią przygotować. Dlatego też zadzwoniła do swojej mamy, aby poprosić ją o przygotowanie obiadu tak, aby dziewczyna mogła go zjeść zaraz po przyjściu do domu. Marie obiecała, że wszystko będzie przygotowane na czas. Jednak zbliżała się godzina 17:30, czyli czas, kiedy Helen powinna się już zjawić w domu, ale jej jeszcze nie było. Marie zdawała sobie sprawę z tego, jaka pogoda panuje za oknami, dlatego też pomyślała, że mocne wiatry mogły spowodować jakieś opóźnienia pociągów. Tym bardziej, że słyszała w radiu, że inny pociąg z Liverpoolu był opóźniony, ponieważ wiatr powalił drzewo prosto na tory kolejowe. Dlatego też cierpliwie czekała na powrót swojej córki. Ale zegar wybił już godzinę 19, a Helen wciąż nie było. W tamtym czasie telefony komórkowe nie były jeszcze tak popularne, ale Marie dobrze znała swoją córkę i wiedziała, że gdyby pociąg miał jakieś duże opóźnienie, Helen zadzwoniłaby do niej z budki telefonicznej, aby uprzedzić ją, że będzie w domu później. Ale tamtego dnia nie zadzwoniła. O 19 do domu wrócił brat Helen, który nie miał żadnych problemów z dotarciem na miejsce. Wtedy Marie zaczęła się już martwić. Skoro Michael wrócił do domu o tej samej porze co zawsze, dlaczego Helen jeszcze nie przyjechała? Zadzwoniła wówczas do kolei państwowych, aby upewnić się, czy pociąg, którym miała przyjechać jej córka, miał jakieś opóźnienia. I dowiedziała się wówczas, że odjechał on o czasie. Gdzie mogła znajdować się 22-latka? Kiedy o godzinie 20 w ich domu pojawił się chłopak Helen, był on zaskoczony, że jej jeszcze nie ma. Nie kontaktowała się z nim tamtego dnia, nie odwołała ich randki. Był przekonany, że się spotkają. Nie wiedział, gdzie Helen może być. Marie zaczęła dzwonić do znajomych swojej córki czy do jej kolegów z pracy. Zadzwoniła również do lokalnego pubu, który znajdował się na drodze między przystankiem autobusowym a ich domem. Dziewczyna często lubiła tam chodzić, było to miejsce spotkań młodych ludzi z Billinge, ale tam również jej nie było. Żadnych informacji na temat swojej córki nie uzyskała też po tym, jak zadzwoniła do szpitala, dlatego też po godzinie 21 Marie wybrała się na posterunek policji. Była przekonana, że jej córce stało się coś złego. Musiała zgłosić jej zaginięcie. Jednak Helen miała 22 lata, była już dorosła, a od momentu, kiedy kontaktowała się z rodziną po raz ostatni, minęło zaledwie kilka godzin. Normalnie w takich przypadkach zgłoszenia zaginięcia nie są przyjmowane, ale Marie na wszelkie sposoby próbowała przekonać policjantów, że jej córce coś się musiało stać. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. Kobieta musiała być bardzo przekonująca, ponieważ policjant, który miał dyżur tamtego dnia, poprosił Marie, aby wróciła do domu i dzwoniła do nich co godzinę, aby poinformować o tym, czy coś się zmieniło. Jeżeli w ciągu kilku godzin Helen nie wróci, Oni zajmą się jej poszukiwaniem. I Marie dzwoniła na policję co godzinę, a w międzyczasie wybrała się ze swoim synem do Liverpoolu, aby sprawdzić, czy gdzieś tam nie ma Helen. Może jest jeszcze w biurze. Ale kiedy tam dojechali, światła w budynku były już wyłączone. Nikogo tam nie było. Może coś jej się stało i leży ranna, ale nigdzie nie udało im się jej zauważyć. Kiedy nic się nie zmieniło do godziny 4 nad ranem, policjanci przyjechali do ich domu, aby przyjąć zgłoszenie, po czym zaczęli swoje poszukiwania. Rozpoczęli je w miejscu, gdzie dziewczyna była widziana po raz ostatni, czyli w miejscu pracy. Tam dowiedzieli się tylko, że wyszła ona o godzinie 16, dlatego też sprawdzono kolejne miejsce, czyli dworzec kolejowy. Śledczym udało się ustalić, że dziewczyna odjechała planowym pociągiem o godzinie 16:15. Mogła to potwierdzić 17-letnia dziewczyna, która siedziała obok niej i z którą Helen rozmawiała przez całą drogę. Po wyjściu z pociągu dziewczyna weszła do drogerii na małe zakupy i zaraz po tym poszła na przystanek autobusowy. W autobusie spotkała swojego znajomego, któremu opowiedziała o swoich planach na wieczór. Wysiadła na przystanku w Billinge o godzinie 17:15 i stamtąd do jej domu miała około 300 metrów. Wydawałoby się niewiele, ale wystarczyło, aby zaginąć na tym odcinku. Skoro Helen dojechała do Billinge i od domu dzieliło ją zaledwie kilkaset metrów, kolejnym miejscem, które zdecydowali się odwiedzić policjanci, był lokalny pub. Może tam dziewczyna się schowała przed brzydką pogodą, może ktoś ją widział. Rozmawiali z właścicielem tego pubu, 31-letnim Ianem Simsem, jednak nie widział on Helen tamtego dnia. Dobrze ją znał, często bywała ona ze znajomymi w jego lokalu. Ostatni raz 2 dni przed zaginięciem. Jednak wówczas wdała się w kłótnię z inną dziewczyną, która była dość pijana i zdenerwowana faktem, że Helen posiadała i pokazywała w pubie zdjęcia jej byłego chłopaka. Złości wylała na nią jakiś napój. Helen poszła do toalety, aby się tam osuszyć i wówczas ta sama dziewczyna podeszła do niej i zaczęły się kłócić i szarpać. Ian Simms nie mógł pozwolić na takie zachowanie w swoim pubie, dlatego zareagował natychmiast i wyrzucił obie dziewczyny z lokalu. Dostały one również zakaz ponownego pojawiania się tam. Jednak to było 2 dni wcześniej, a 9 lutego nie widział jej. Policjanci chcieli mu zadać jeszcze kilka pytań, szczególnie dotyczących kłótni między Helen a tą drugą dziewczyną, ale ponieważ w pubie zbierało się coraz więcej osób, a co za tym idzie robiło się coraz głośniej, poprosili go, aby pojechał z nimi na posterunek. I wówczas można było zauważyć zmianę w zachowaniu mężczyzny. Zrobił się bardzo nerwowy, do tego stopnia, że zaczął mieć problemy z oddychaniem. Policjanci już wiedzieli, że muszą się bliżej przyjrzeć temu człowiekowi. Tym bardziej, że niektórzy z klientów pubu przekazali im, że Ian tak naprawdę nie cierpiał Helen. Pomimo tego, że był żonaty, nie był wierny swojej żonie. Miał o sobie dość wysokie mniemanie i wydawało mu się, że każda dziewczyna powinna cieszyć się z faktu, że on okaże jej jakieś zainteresowanie. Często próbował zagadywać do dziewczyn znajdujących się w pubie. Miał już jedną stałą kochankę, ale i tak próbował szczęścia u innych. I kilka razy próbował podrywać Helen, jednak kompletnie nie był w jej typie, tym bardziej, że był od niej starszy o 9 lat. Za każdym razem, kiedy próbował z nią rozmawiać, dziewczyna dawała mu kosza. Kiedy Ian znalazł się wraz z policjantami na posterunku, chcieli oni dowiedzieć się, gdzie był tamtego dnia, kiedy zaginęła Helen. Wtedy Ian musiał się do czegoś przyznać. Musiał powiedzieć policjantom, że ma kochankę, z którą spotyka się często w mieszkaniu znajdującym się nad pubem. Jego żona i dzieci mieszkali w innym domu w tej samej miejscowości. Natomiast on, ponieważ pracował w pubie do późnych godzin, a także ze względów bezpieczeństwa, od jakiegoś czasu nocował w mieszkaniu znajdującym się nad pubem. Z kochanką umawiali się zazwyczaj na godzinę 19 i nie inaczej było tamtego dnia. Ale dziewczyna, która miała romans z Ianem, nie potwierdziła jego słów. 9 lutego, około 17:30, zadzwonił on do niej, aby poprosić ją, by nie przychodziła o stałej porze, tylko trochę później, mniej więcej o 20:30. Kiedy jednak dziewczyna przyszła do pubu o tej godzinie, Iana w dalszym ciągu tam nie było. Pojawił się dopiero po 22, jednak nie miał zamiaru tłumaczyć jej, skąd takie spóźnienie. Czyli ich zeznania nie zgadzały się wcale, a co za tym idzie, Ian nie miał alibi na tamten wieczór. Mężczyzna próbował się tłumaczyć ze swoich kłamstw, przedstawiając policjantom prawdziwą wersję wydarzeń. Tamtego dnia jego żona miała dowiedzieć się o jego romansie, co doprowadziło do kłótni między małżonkami. Ian czuł się potem fatalnie, miał wyrzuty sumienia za to, co zrobił swojej żonie, dlatego też pojechał nad morze, gdzie przez jakiś czas siedział w samochodzie i płakał. Wiedział, że postąpił źle w stosunku do swojej żony. Nie wiadomo było, czy ta wersja była tą prawdziwą, jednak nie zmieniało to faktu, że mężczyzna został przyłapany na kłamstwie. I nie było to jedyne kłamstwo, na jakim został przyłapany Ian. Policjanci, którzy go przesłuchiwali, mogli zauważyć na jego szyi zadrapania. Kiedy spytali o to, skąd się one tam wzięły, Ian twierdził, że powstały one właśnie w trakcie kłótni z jego żoną. Śledczy musieli potwierdzić i tę wersję, rozmawiając z małżonką właściciela pubu, ale ponownie okazało się, że Ian nie mówił prawdy. Jego żona nie potwierdziła tych słów, nie doszło między nimi do żadnej awantury, to nie ona spowodowała te zadrapania. Wtedy 31-latkowi przypomniało się, że mogły one powstać w trakcie bójki, jaka doszła między dwiema dziewczynami w jego pubie. Miało to miejsce 2 dni przed zaginięciem 22-latki. Jedną z tych dziewczyn była właśnie Helen. Ian próbował je rozdzielić, kiedy się kłóciły i najprawdopodobniej wtedy został podrapany. Policjanci oczywiście odnaleźli dziewczynę, która tamtego dnia wdała się w sprzeczkę z Helen, ale ona była przekonana, że na pewno nie podrapała Iana. Ale być może była to Helen. Tego policjanci nie mogli wykluczyć. W każdym razie dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że muszą bliżej przyjrzeć się temu mężczyźnie. Z jakichś powodów próbował ich okłamywać od samego początku. Czyżby miał coś na sumieniu? Śledczy cały czas próbowali ustalić, co mogło się stać z zaginioną dziewczyną, kiedy pewien mężczyzna, spacerując z psem, natknął się na coś, co wydawało się mogło mieć coś wspólnego z jej zaginięciem. Zauważył ręcznik oraz poszewki od poduszek, na których znajdowały się ślady krwi, jak również kompletne męskie ubranie. Znalazł bluzę, dżinsy, ale również skarpetki czy bieliznę. Ponieważ na ubraniach tych także widać było ślady krwi, człowiek ten natychmiast powiadomił policję. Miejsce to było oddalone od miejsca zamieszkania Helen o ponad 20 kilometrów i znajdowało się w innym hrabstwie, dlatego też nie od razu powiązano te dwie sprawy ze sobą. Dopiero po jakimś czasie uznano, że znalezione ubrania mogą być powiązane z zaginięciem dziewczyny, tym bardziej, że bluza, która się tam znajdowała, była bluzą reklamującą piwo, które w tamtym czasie było promowane w pubie Iana Simsa. Człowiek, który znalazł te wszystkie ubrania, zaledwie chwilę przed ich znalezieniem zobaczył odjeżdżający samochód, który opisem pasował do samochodu Iana. Czy mógł to być tylko zbieg okoliczności? Właściciel pubu zaprzeczał, jakoby te ubrania należały do niego. Jednak ponownie jego słów nie potwierdziła jego 21-letnia kochanka, która rozpoznała w tych ubraniach rzeczy należące do niego. Ponieważ właściciel pubu stał się osobą podejrzaną o to, że mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem Helen, zdecydowano się na sprawdzenie jego mieszkania. Tego mieszkania znajdującego się nad pubem. I znaleziono tam kilka śladów krwi, na drzwiach prowadzących do tego mieszkania, na schodach czy w jednej z sypialni. Na jednym z tych śladów znajdował się odcisk palca należący do Iana. Sprawdzono również jego samochód i od razu można było zauważyć, że jest w nim dużo śladów błota. Przy dokładniejszej kontroli natrafiono także na ślady krwi. Ale policjanci znaleźli tam coś jeszcze. W bagażniku jego samochodu zauważyli kolczyk z opalem i szafirem. Kiedy zapytano Iana, skąd w samochodzie tak wiele błota, no i przede wszystkim dlaczego znaleziono tam ślady krwi, mężczyzna wytłumaczył to tym, że często zabiera swojego psa na spacer w miejsca, gdzie znajduje się dużo błota, a w trakcie jednego z takich spacerów jego pies zranił się w łapę. Jednak późniejsze badania nie potwierdziły jego wersji. Zdecydowanie nie była to krew należąca do jakiegokolwiek zwierzęcia. Ślady te zostawił człowiek. Ian nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego w jego bagażniku znaleziono kolczyk i do kogo mógł on należeć. Ale śledczy pokazali go mamie Helen, która od razu rozpoznała w nim kolczyk, jaki jej córka miała założony tamtego dnia. Dziewczyna kupiła je sobie na swoje 21 urodziny. Nie był on kompletny, brakowało w nim zatyczki, ale została ona znaleziona w mieszkaniu Iana. W dalszym ciągu nie odnaleziono Helen, jednak na podstawie znalezionych śladów krwi oraz kolczyka należącego do dziewczyny, policjanci zaczęli podejrzewać, że stało jej się coś złego. Ian Simms został wówczas aresztowany jako podejrzany o zabicie dziewczyny. Zorganizowano poszukiwania Helen, do których mógł zgłosić się każdy chętny do pomocy. Chyba nikt nie spodziewał się tak ogromnego odzewu ze strony społeczeństwa. Pojawiło się ponad 2000 osób, którym nie był obojętny los Helen i jej rodziny. Wszyscy chcieli pomóc odnaleźć dziewczynę. Jednak pomimo tego, że poszukiwania te odbyły się na tak dużą skalę, nie udało się jej odnaleźć. Ale za to ponad 30 kilometrów od Billinge pewien chłopiec, przebywając ze swoim ojcem nad rzeką, zauważył na brzegu damską torebkę oraz dżinsową kurtkę. Kiedy pokazał zawartość torebki swojemu ojcu, ten od razu rozpoznał na znajdujących się tam dokumentach zaginioną dziewczynę. W niedalekiej odległości od torebki znaleziono również kilka damskich ubrań, płaszcz, apaszkę, rękawiczki czy buty. Wszystkie zostały rozpoznane przez mamę dziewczyny. Znaleziono tam również kawałek kabla, w który zaplątane były włosy. Śledczym szybko udało się ustalić, że Ian Simms był właścicielem psa, którego często przywiązywał w pubie, używając właśnie takiego kabla. Dodatkowo na fragmencie znalezionym razem z torebką Helen widoczne były ślady ugryzienia, które, jak się później okazało, idealnie pasują do szczęki psa należącego do Iana. Czyżby ten kawałek kabla służył do zabicia Helen? Śledczy skorzystali wówczas z całkiem nowej metody, która nie była wtedy jeszcze tak bardzo znana. Postanowili zrobić badania DNA znalezionych włosów. Ponieważ nie odnaleziono ciała Helen i nie posiadano próbki jej krwi, zabrano z domu dziewczyny wszystko, na czym mogło się znajdować jej DNA, i badania te pokazały, że DNA włosów znalezionych nad rzeką pasowało do DNA Helen. Badania te wykazały również, że krew znaleziona w mieszkaniu i samochodzie Iana oraz na odnalezionych męskich ubraniach z dużym prawdopodobieństwem należy do zaginionej dziewczyny. Jej rodzina zaczęła sobie zdawać sprawę z tego, że Helen najprawdopodobniej już nie żyje. Tylko gdzie znajduje się jej ciało? W trakcie dalszego dochodzenia śledczym udało się zebrać coraz więcej dowodów wskazujących na Iana Simmsa jako winnego zabicia 22-latki. W torebce znalezionej nad brzegiem rzeki znajdowały się zakupy, jakie dziewczyna zrobiła w drogerii tamtego dnia. Brakowało jednak jednego przedmiotu – szczoteczki do zębów. Ale dokładnie taka szczoteczka, jaką Helen kupiła 9 lutego, została zlokalizowana w mieszkaniu Iana. Pojawili się również świadkowie, których zeznania mogły obciążyć właściciela pubu. Jednym z nich był człowiek, który wysiadł na tym samym przystanku co Helen, tylko że około 10 minut później. Kiedy przechodził on obok pubu, mógł usłyszeć dochodzący stamtąd krzyk. Został on natychmiast przez kogoś przerwany, brzmiało to tak, jakby ktoś zasłonił krzyczącej osobie usta. Tego samego dnia, ale trochę później, właściciel restauracji znajdującej się w pobliżu pubu usłyszał, że ktoś w nim sprząta, co wydawało mu się być raczej niespotykane. Zazwyczaj lokal ten był sprzątany z samego rana. Potwierdziła to kobieta, która się tym zajmowała każdego dnia. Zeznała ona, że dzień po zaginięciu Helen, kiedy przyszła do pracy, zobaczyła Iana, który sam sprzątał. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Zawsze jak pojawiała się w pracy, właściciel pubu jeszcze spał. Wytłumaczył on wówczas, że musiał posprzątać po swoim psie, który nawnosił do środka dużo błota. Kobieta ta dostrzegła jednak, że Ian musiał kupić nowe środki chemiczne, takie jak wybielacz, oraz nowe worki na śmieci. Wszystko wskazywało na to, że Ian odebrał dziewczynie życie, ale on cały czas przebywając w areszcie się do tego nie przyznawał. Jednak policjanci, pomimo tego, że w dalszym ciągu nie odnaleźli Helen, gromadzili przeciwko niemu kolejne dowody. Na ubraniach dziewczyny znalezionych nad brzegiem rzeki udało się odnaleźć włókna pochodzące z dywanu znajdującego się w pubie oraz sierść, która była identyczna jak sierść psa, którego właścicielem był Ian. Pomimo tego, że Ian w dalszym ciągu nie przyznawał się do zabicia Helen, śledczy uważali, że zebrali wystarczająco dużo dowodów, aby przeprowadzić proces i skazać go za zabicie 22-latki. Był to pierwszy proces w Wielkiej Brytanii, w trakcie którego użyto badań DNA jako dowodu w sprawie, w której nie odnaleziono ciała zamordowanej osoby. Sam Simms uważał cały czas, że został w to wszystko wrobiony. Ktoś najwyraźniej włamał się do jego mieszkania, gdzie zabił Helen. Założył jego ubrania, po czym ukradł jego samochód, którym wywiózł ciało dziewczyny z pubu. Po wszystkim podrzucił ubrania oraz torebkę w dobrze widoczne miejsca. Dlatego też zarówno zakrwawione rzeczy, jak i torebkę i ubrania Helen można było tak łatwo znaleźć. Gdyby to on dokonał tego morderstwa, na pewno bardziej by się postarał, aby to ukryć. Nie uwierzono jednak w jego wersję wydarzeń. 14 marca 1989 roku, po 5,5 godzinie obradowań, przysięgli uznali Iana Simmsa winnego zamordowania Helen. Mężczyzna otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. O wcześniejsze zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać po spędzeniu w więzieniu 16 lat. Matka Helen miała ogromną nadzieję na to, że w trakcie procesu w końcu się dowie, gdzie znajduje się ciało jej córki. Że kiedy Ian stanie twarzą w twarz z rodziną dziewczyny, zobaczy, jak bardzo cierpią, ponieważ nie mogą jej pochować. Jednak tak się nie stało. Mężczyzna cały czas nie przyznawał się do popełnienia tej zbrodni. Rodzina Helen jednak się nie poddawała. Bezustannie współpracowali z policją, próbując odnaleźć ciało 22-latki. Szukano w każdym miejscu, które było w jakiś sposób powiązane z jej zaginięciem. Tam, gdzie znaleziono jej torebkę i ubrania, tam, gdzie znaleziono zakrwawione męskie ubranie, ale też w okolicy jej zamieszkania. Nie udało jej się jednak odnaleźć. Kiedy policjanci zakończyli już poszukiwania, rodzina dziewczyny oraz jej przyjaciele robili to na własną rękę. Przez kilka lat po jej zaginięciu około 40 osób spotykało się w każdą niedzielę i szli przeszukiwać miejsca, które zazwyczaj były wskazywane przez Marie. Ale pomimo ich ogromnego wysiłku Helen nie została odnaleziona. Marie McCourt nie mogła znieść faktu, że nie może pochować córki. Pisała nawet list do Iana, kiedy ten przebywał już w więzieniu, błagając go o ujawnienie miejsca, gdzie znajduje się ciało jej córki. Ale on odmówił, przesyłając jej list, w którym cytował słowa ze Starego Testamentu, co dla Marie brzmiało jak groźba. Mamie Helen zależało, aby żadna więcej rodzina nie cierpiała tak jak oni. Dlatego też starała się o wprowadzenie nowego prawa, zwanego prawem Helen, według którego, jeżeli morderca nie zdecyduje się na wskazanie miejsca, gdzie ukryte były zwłoki, wówczas nie będzie miał prawa do wcześniejszego zwolnienia warunkowego. W internecie znajdowała się petycja dotycząca wprowadzenia takich przepisów, która została podpisana przez setki tysięcy osób. Jednak prowadzenie nowych przepisów było bardzo czasochłonne. Marie wielokrotnie udawała się do parlamentu, gdzie przedstawiała swój punkt widzenia i próbowała przekonać wszystkich o słuszności wprowadzenia takich przepisów. I w końcu w maju 2020 roku prawo Helen zaczęło obowiązywać. Matka Helen i cała rodzina dziewczyny była szczęśliwa z tego powodu. Wreszcie im się udało. Jednak najgorsze w całej tej sytuacji było to, że jeżeli chodzi o mordercę ich córki, spóźnili się o zaledwie 3 miesiące, ponieważ Ian Simms wyszedł na wolność w lutym 2020 roku. Wielokrotnie starał się o możliwość wcześniejszego opuszczenia więzienia, ale ponieważ przez cały czas nie chciał powiedzieć nic na temat miejsca, w którym ukrył ciało Helen, za każdym razem spotykał się z odmową. Dopiero w roku 2019 uznano, że mężczyzna nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa i może opuścić mury więzienia. Marie McCourt próbowała podważyć decyzję sądu, jednak uznano, że wcześniej podjęta decyzja była słuszna i Ian Simms może wrócić na wolność. Marie nie dość, że przegrała tę sprawę, to jeszcze musiała ponieść koszty sądowe, które wyniosły 40 000 funtów. A Ian Simms opuścił mury więzienia na 3 miesiące przed wprowadzeniem w życie prawa Helen, którego przepisy zatrzymałyby go za kratkami do końca jego życia. Jednym z warunków wypuszczenia go na wolność było to, że mężczyzna nie może zamieszkać w Billinge, ani w żadnej z miejscowości, gdzie zostały odnalezione dowody w tej sprawie. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.